dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Makeup by Seba. Ten odcinek już nagrywam po raz któryś tam, gdyż iż ponieważ mój mikrofon zsiadł, więc mam nadzieję, że tym razem z głosem będzie wszystko ok. Na samym początku chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę, ciepłe słowa, które do mnie piszecie. Ten kanał bardzo powolutku się nam rozrasta i mam już nadzieję, że niedługo ta rodzina Makeup by Seba będzie troszeczkę większa. W ostatnim odcinku zabrałem was na backstage sesji zdjęciowej, jaką robiliśmy na Teneryfie razem z Dizzy i Karoliną Pisarek. Odpowiedziałem też tam na parę pytań, jakie zadaliście mi na Instagramie dotyczące sesji zdjęciowej. A dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które najczęściej było zadawane. Sebciu, co jest dla ciebie inspiracją? Jakie kobiety są dla ciebie inspiracją? Jaki styl makijażu jest dla ciebie inspiracją? Ja jestem wizażystą starej daty. Co nie oznacza, że jestem stary, ale rzeczywiście chyba największy wpływ na mnie miały makijaże, techniki makijażu z początku lat 90. Makijaże, które były niezwykle seksowne, podkreślające piękno kobiet. Makijaże, które były uzupełnieniem kobiety, a nie szły przed nią, nie szły przed szereg. To mi się strasznie podoba i staram się to wykorzystywać również w obecnych czasach. Mówię, jakby to było nie wiadomo kiedy, ale dla niektórych tak może być. I dobrze pamiętam, jak na początku lat 90. George Michael wypuścił utwór Freedom i w teledysku u niego wystąpiły topowe modelki lat 90., początku lat 90. Cindy, Linda, Tatiana, no i przepiękna Naomi. I ja patrząc wtedy na ten teledysk stwierdziłem, że to są tak przepiękne kobiety, tak śliczne i chyba to wywarło na mnie jakiś tam wpływ, ponieważ zostało mi to w głowie. Wiele lat później, pracując dla marki Giorgio Armani Cosmetics, dostaliśmy zaproszenie na backstage pokazu Giorgio Armaniego w Mediolanie. No i kolejnego dnia dostaliśmy kolejne zaproszenie na event Dolce & Gabbana promujący zapachy, gdzie właśnie twarzą jednego z zapachów była Naomi Campbell i miałem okazję widzieć ją na żywo, no jeszcze piękniejsza niż w teledysku. I w dzisiejszym odcinku chciałem wam zaprezentować moje techniki makijażu zainspirowane makijażem modelek z początku lat 90., szczególnie makijażem Naomi. Do tego projektu zaprosiłem niezwykłą kobietę, która jest piękna nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie, Maję. Maję na pewno kojarzycie ode mnie z Instagrama, ponieważ bardzo często ze sobą współpracujemy. Koniec gadania. Bardzo chciałbym, żebyście zobaczyli ten filmik i być może się zainspirowali. Miłego oglądania. Makijaż jak zawsze rozpoczynam od nałożenia maseczki. W tym przypadku jest to maska w płachcie Advanced Night Repair Estée Lauder. Jedno z moich nowych odkryć. Maska, która bardzo szybko nawilża, regeneruje skórę i przepięknie ją rozświetla. Ja zawsze zostawiam ją mniej więcej na jakieś 15-20 minut, tak żeby później skóra pod makijażem była niezwykle mocno wygładzona. Później maseczkę zdejmujemy i ściub do kosza. Nałożymy teraz pielęgnację. W tym przypadku u Mai zastosowałem krem koloryzujący z Origins Ginseng SPF 40. Jest to uniwersalny krem, który delikatnie już od samej podstawy lekko wyrównuje nam kolory cery, więc przy bardzo ładnych cerach nawet czasem nie trzeba aplikować podkładu. Okolica oka to baza witaminowa z Bobbi Brown, baza zadaniem której będzie mocne nawilżenie okolicy oka. Ona działa na opuchnięcia i zasinienia, no i oczywiście działa intensywnie pielęgnacyjnie, no i sprawia, że korektor nie zbiera nam się w załamaniach.
Aby makijaż utrzymywał się dłużej, użyję tutaj bazy z marki Smashbox, Vitamin Glow. Wyjątkowa baza, która w składzie ma peptydy, witaminę B, C i E i buduje mi efekt blasku skóry od samej podstawy, tak? Od podstawy pielęgnacji. Oczywiście aplikuję ją nie tylko na twarz, ale również na dekolt, ponieważ będę chciał go delikatnie rozświetlić. Pamiętajcie, że ten produkt też możecie stosować jako ostatni etap pielęgnacji, na przykład wieczorem. Na usta nałożę odżywczy i regenerujący błyszczyk z La Mer, który nawilży usta i delikatnie, optycznie je powiększy. No i troszeczkę mrowi. W dniu dzisiejszym użyję podkład Even Better Glow. Ja troszeczkę zapomniałem o tym podkładzie, a wiem, że kiedyś bardzo, bardzo go ceniłem, więc myślę, że wrócimy sobie do tego podkładu. Podkład, który buduje mi efekt krycia od bardzo naturalnego, nawet po mocny, a przy tym wszystkim cudownie i subtelnie odbija światło. Kocham podkłady, które wtapiają się w skórę. Nie lubię podkładów, które całkowicie zmieniają kolor naszej skóry. No i ten podkład właśnie takim podkładem dającym efekt drugiej skóry jest. No i zobaczcie, od samej nasady sam podkład, który połączony z bazą, daje przepiękny efekt rozświetlonej cery. Na okolice oczu nałożę korektor z marki Smashbox Studio Skin Flawless. Korektor wodoodporny i dość mocno kryjący, dlatego staram się go aplikować niewielkimi ilościami, tak żeby nie przedobrzyć, nie nałożyć zbyt dużej ilości tego produktu. Aplikuję jak zawsze od kącika wewnętrznego i nadmiar, to co mi zostaje na pędzelku, może w ten sposób, przenoszę do kącika zewnętrznego. Pamiętajcie, że tego korektora nie trzeba pudrować. A jeżeli mówimy o pudrze i zafiksowaniu tak naprawdę całej twarzy, to użyję puder La Mer. Wyjątkowy produkt. Nie jestem zwolennikiem pudrów, ale to jest rzeczywiście puder, który gdzieś skradł moje serce, ponieważ bardzo ładnie utrwala make-up, a przy tym wszystkim nie robi płaskiego efektu na twarzy. Lekko matuje i odbija światło. Ma taką subtelną, delikatną drobinę w składzie. No i czasami zgrzeszę i nałożę ten puder również pod oko. Do konturowania wykorzystam sztyft konturujący z marki Clinique. W latach 90. nie było takiego typowego konturowania. Raczej konturowało się bronzerami, dlatego też tutaj staram się to wykonać. Bardzo lubię konturowanie na mokro, ponieważ przepięknie taki kontur spaja mi się ze wcześniej nałożonym podkładem, nie niszcząc tego efektu glow. I zobaczcie, że nawet mogę nałożyć ten mokry kontur na wcześniej przypudrowaną skórę twarzy. Jako rozświetlacz użyję moje nowe dziecko. Jest to rozświetlacz z firmy AA Wings of Color. Rozświetlacz daje efekt bardzo promienistej, zdrowej i świeżej skóry. Lekko nadaje jej złocisty odcień. Możemy go aplikować na całą twarz albo większą ilość tylko i wyłącznie na kości policzkowe. No i ten pędzel od Madzi jest rewelacyjny, skradł moje serce i wędruje do mojej takiej podstawowej kosmetyczki makijażowej. Bardzo subtelnie rozjaśnię środkową część twarzy, żeby uzupełnić konturowanie. Kiedyś właśnie tak się konturowało, nie chcę powiedzieć teatralnie, ale ta środkowa część twarzy była dość intensywnie, mocno rozjaśniona, rozświetlona. I tutaj używam puder bananowy z kolekcji Smashbox z palety Kylie Contour. Aby odpowiednio przygotować sobie makijaż powieki, nałożę jako pierwszy krok bazę 24 Eyeshadow Primer. Jest to baza, zadaniem której jest stworzenie efektu wodoodpornego makijażu, długotrwałego, no i wzmocnienie pigmentacji naszych cieni. I ja tą bazę aplikuję nie tylko na powiekę, ale również na brwi, tak żeby makijaż brwi dłużej się utrzymywał.
Jeśli chodzi o właśnie o brwi, to dla mnie niezastąpionym produktem w mojej kosmetyczce jest pisak, transparentny pisak z MAC Cosmetics Shape and Shade Brow Tint, którym mogę przepięknie wyrysować brwi, nadać im bardzo naturalny kształt, ładnie zagęścić i dorysować włoski. Ja na początku pudrową końcówką rysuję samo obramowanie brwi, a następnie transparentnym pisakiem dorysowuję pojedyncze włoski, nadając im taki efekt trójwymiarowości i bardzo naturalny końcowy look. No, no oczywiście ja lubię burzy brwi, że te brwi muszą być zawsze gęste i pięknie wyczesane, więc mam nadzieję, że tutaj z Mają nam się to udało. Jako pierwszy etap makijażu oka wykorzystam paletę Vibo, która powstała razem przy współpracy ze zmalowaną Filma Mind. I tutaj użyję odcień Milk jako odcień bazowy. Ten cień jest dość mocno napigmentowany, przepięknie pokrywa mi, czy wyrównuje kolory te powieki. A następnie odcieniem Perfect wykonuję kontur powieki, czyli aplikuję ten cień lekko w załamaniu i w kąciku zewnętrznym. Następnie przechodzę do palety Minimalist z kolekcji Smashbox. Są to palety Cover Shot, dość dobrze napigmentowane, więc tutaj trzeba z tymi produktami uważać. I ja aplikuję je zawsze takimi puchatymi pędzlami. Zaczynam sobie od koloru Nude, który aplikuję na całą powiekę ruchomą, a następnie delikatnie wyciągam do załamania, łącząc z wcześniej nałożonymi cieniami. To samo powtarzam na dolnej powiece, żeby jak najmocniej otworzyć oko. Następnie sięgam po odcień Java. Jest to odcień zgaszonego, lekko chłodnego brązu. I zaczynam puchatym pędzlem aplikować go od kącika zewnętrznego i blenduję lekko do środka, przez co przepięknie modeluję kształt oka, delikatnie wyciągając go na zewnątrz. Oczywiście, jak w przypadku odcienia Nude, tą samą czynność powtarzam na dolnej powiece, ale ta kreska w tym momencie, czy ten nałożony cień, jest delikatniejszy, subtelniejszy i staram się skoncentrować tylko na linii rzęs. Technika odwróconego pędzla jest to moja ulubiona technika. Pozwala aplikować ciemne kolory czy ciemne cienie przy samej nasadzie rzęs. Ja pędzelek po prostu trzymam do góry nogami i lekko wciskam w cień przy rzęsach i to mi też pozwala, czy daje możliwości nie opruszenia się cieni na już wykonany makijaż. Sięgam po odcień Vanilla, lekko rozświetlam kącik wewnętrzny. I wszystko ładnie blenduję, wszelkiego rodzaju granice, tak żeby były subtelne, delikatne przejścia. A dołożę jeszcze troszeczkę ciemnego koloru, tak żeby ładnie zagęścić rzęsy. I w momencie, kiedy już mamy tak przygotowane oko, jest krok, bez którego ja się nie ruszam, czyli zagęszczenie optyczne rzęs, nałożenie czarnej kredki na górnej linii wodnej. Bardzo to lubię, ponieważ później automatycznie aplikuję mniejszą ilość maskary, nie muszę doczepiać rzęs, a to oko jest przepięknie podkreślone i zaznaczone. A jeżeli mówimy o rzęsach, w tym przypadku użyję maskary zagęszczającej Full Exposure. Maskara, która jest jedną z pierwszych maskar marki Smashbox. Dawno też jej nie używałem i był efekt wow. Z Mają stwierdziliśmy, że po prostu wrócimy do tej maskary.
rzeczywiście bardzo ładnie nadaje objętość, lekko wydłuża, bardzo zagęszcza rzęsy i rzeczywiście to jest taki efekt, nie chcę powiedzieć sztucznych rzęs, ale podkreślonych. Przejdziemy do makijażu ust. Ja bardzo lubię ten efekt mocnego konturu ust ciemną konturówką, a później wyblendowanie jej do wewnątrz. Ja w tym przypadku używam odcień Nude Dark z kolekcji Always Sharp Lip Liner z marki Smashbox. Aplikuję kontur troszeczkę wychodząc poza naturalną linię ust, tak żeby je optycznie powiększyć, a następnie gęstym, twardym pędzelkiem lekko blenduję ten kontur do środka, przez co optycznie te usta wydają się większe. I to jest mój trik makijażowy, jeżeli coś nam nie wyjdzie, pójdzie nam krzywolinia, wystarczy wziąć odrobinkę klasycznej bazy Photo Finish Smooth and Blur z marki Smashbox i po prostu zdemakijażować czy poprawić takie rzeczy, które nam nie wyszły. Ona też się świetnie sprawdza, jeżeli nam się gdzieś osypią cienie, żeby te cienie zebrać. Na centralną część ust nałożę pomadkę z kolekcji Wings AA w przepięknym brzoskwiniowo-nudziakowym takim odcieniu. Nakładam na początek ją troszeczkę większą ilość na sam środek, a następnie opuszkiem palca lekko wklepuję, blendując tak, żeby przeszła w kolor konturówki. No i na ciało nałożę olejek rozświetlająco nawilżający z marki Tom Ford. I tu było dla mnie zaskoczenie, bo myślałem, że będzie subtelniejszy glow. No, olejek bardzo mocno rozświetlił skórę Mai. Makijaż modelek z początku lat 90. jest niezwykle elegancki, kobiecy, seksowny, nieprzemalowany, co ja bardzo cenię w makijażu i staram się właśnie taki makijaż wykorzystywać na co dzień. Oczywiście łączę go z technikami współczesnymi, jeżeli chodzi o make-up, ale to jest dla mnie taki basic. Mam nadzieję, że ja Was zainspirowałem dzisiejszym filmikiem i że spróbujecie, przetestujecie, sprawdzicie te techniki, które Wam zaprezentowałem, jak również przetestujecie sobie produkty. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zostawić komentarz, jak również subskrybować mój kanał. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Idę do śmieci, bo przestałeś działać. 4 razy nakrywam ten odcinek.